Także widzisz, nareszcie zmądrzałaś, że ten samochód jest niepotrzebny w Warszawie. Jeździ rowerem działają. Chodzi o ubezpieczenia mieszkań, w których bardzo często opcją jest ubezpieczenie tak zwane OC w życiu prywatnym. Czyli takie ubezpieczenie, które chroni nas nie tylko przed jazdą na rowerze, ale może nawet nie przede wszystkim, ale przed... No tu na Zielenieckiej kierowca mówi, proszę Państwa, przy teatrze, czyli następny przystanek, będę za 25 minut. Macie Państwo tramwaj, proszę, i dużo wysiadnie. Chcemy być chronieni w momencie, kiedy jeździmy rowerem, może sprawdźmy najpierw swoją policję mieszkaniową, zobaczmy, czy tam przypadkiem nie ma opcji OC w życiu prywatnym i może ona obejmuje również jazdę rowerem. I może się okazać, że już jesteśmy chronieni, mimo tego, że żadnego obowiązku OC w Polsce nie ma. Więc proszę Państwa, no te niskopodłogowe tramwaje, no to są super. Czy to jest może w ogóle na życie ubezpieczenie? Także może wchodzić taka forma ubezpieczenia komunikacyjnego. Proszę to sprawdzić. A jakie są koszty takiego wykupienia ubezpieczenia na mieszkanie, w ramach którego byłoby także ubezpieczenie to komunikacyjne, tak po szeroko nazwijmy? Tylko chciałbym to powiedzieć, żebyśmy, jeżeli chodzi o ubezpieczenie na życie, to ich z OC może nie mieszali. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, trudno je wycenić osobno, bo ono jest częścią pakietu mieszkaniowego, a ubezpieczenie mieszkania zależy w największej mierze od jego wartości, od zakresu, ale myślę, że ubezpieczenie mieszkania roczne może kosztować 200-300 zł. Oczywiście bardzo zaawansowane, z bardzo dużą sumą ubezpieczenia może kosztować i 6. Natomiast raczej tak 300 zł byśmy się zamknęli. Mówię o całym pakiecie mieszkaniowym, nie tylko o ubezpieczeniu. A czy istnieją dane, które pokazują, ile jest wykupionych ubezpieczeń OC dla rowerzystów, tych dedykowanych przez ubezpieczycieli? Żebyśmy niestety nie ma takich danych, natomiast tutaj można taką pewną intuicją się posłużyć, powiedzmy. Dlatego, że w Polsce w ogóle stosunkowo mało popularne są ubezpieczenia dobrowolne. Takim najprostszym przykładem jest ubezpieczenie autokasko, dobrowolne ubezpieczenie samochodu, którego nie ma nawet 30% kierowców. Więc jeżeli bardzo popularnego i wszystkim znanego w zasadzie ubezpieczenia autokasko, jeżeli to ubezpieczenie ma mniej niż 30% kierowców, to spodziewam się ubezpieczenia, które w jakiś sposób chroni odpowiedzialność cywilną rowerzysty, że tak ubezpieczenie być może jest jeszcze. Czyli, ale to też był ciekawy temat do dyskusji, żeby sprawdzić właśnie, ile osób tak naprawdę ubezpiecza się, myśląc o tym, że coś... Nie jesteśmy w tej chwili oprzeć naszej rozmowy o tego typu dane. A jak pan myśli, w jaki sposób mogliby działać inicjatorzy różnych pomysłów, jak właśnie inicjatywa EL000, zmotoryzowani mieszkańcy Łodzi, żeby poprawić świat? Świadomość bardziej, bo myślę, że tutaj chodzi o to, że nie wyrobiliśmy jeszcze tej świadomości, że warto się ubezpieczać w razie czego, bo przecież jako też piesi, rowerzyści zmotoryzowani możemy wyrządzić jakąś szkodę. Każdemu może zdarzyć się jakiś błąd. W jaki sposób powinna wyglądać ta edukacja nas wszystkich w zakresie dobrowolnych ubezpieczeń? Pytanie, czy rowerzyści w Polsce generalnie zdają sobie sprawę z tego, jakim kosztem finansowym może być wyrządzona przez nich szkoda w ruchu ulicznym. Nie mówię tutaj o rekreacyjnej jeździe rowerem za miastem po lesie w weekendy. Mówię tutaj raczej o codziennym używaniu roweru w ruchu razem z pojazdami mechanicznymi, na przykład przy codziennym dojeździe do pracy w miejscu, gdzie nie ma infrastruktury specjalnej dla roweru. Czyli o takim jeżdżeniu po ulicach. Ja dlatego wspomniałem o średnich szkodach komunikacyjnych w Polsce i o tym, że zdarzają się przynajmniej raz do roku szkody na parę tysięcy złotych, żeby uświadomić, że to są również kwestie mogące, chociaż rzadko, dotyczyć rowerzystów. Jesteśmy w stanie sobie bez problemu wyobrazić szkodę, kiedy rowerzysta jadąc ulicą zarysuje komuś lakier. Albo kiedy jadąc ulicą rowerzysta uszkodzi komuś lusterko w samochodzie. I to są takie szkody, które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić i których koszty jesteśmy w stanie ponieść z własnej kieszeni, chociaż prawdopodobnie z głównym bólem. Natomiast
Nie ma chyba rowerzysty w Polsce, który powiedziałby, że szkoda komunikacyjna, taka, w której ktoś na przykład poniósł śmierć albo trwały uszczerbek na zdrowiu, szkoda komunikacyjna kosztująca 500 tysięcy złotych, to jest szkoda, która mu się zmieści spokojnie w kieszeni. A tego typu rzeczy zdarzają się, zdarzają się przynajmniej raz w roku. To są realne konsekwencje jeżdżenia po tego typu pieniądze, możemy musieć wypłacić. Marcin Tarczycki, Polski z ubezpieczeń, bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, proszę sprawdzić swoje polisy ubezpieczeniowe. Czy tam przypadkiem nie ma opcji, że w razie jakiegokolwiek zdarzenia na drodze ubezpieczyciel wypłaci pieniądze poszkodowanemu, któremu my wyrządziliśmy szkodę. To na koniec ostatni głos z Facebooka, profil Radio Tok FM na Facebooku. Pani Gosia przychyla się wcześniej, że temat obowiązkowego OC to temat zastępczy albo nawet odwracający uwagę od przyzwolenia ze strony społeczeństwa na kierowców. Także Polacy są niedowartościowani, bo na żurawie same nazwy angielskie restauracji. Proszę Państwa, możliwe, że to temat zastępczy, ale pojawiają się... I ta aktorka jedzie i ona to zauważy, żółtowska. Zastępczego. No. Także rozmawialiśmy, że dlaczego same nazwy angielskie restauracji w Polsce. Dla rowerzystów, czy też w ogóle komunikacyjnego dla wszystkich. Proszę pomyśleć o możliwości wykupienia takiego ubezpieczenia, bo faktycznie może się zdarzyć tak, że wyrządzimy komuś jakieś szkody i nie będziemy mieli w tym momencie gotówki, czy też w ogóle środków na pokrycie tych szkód, a wtedy właśnie z pomocą przyjdzie taka polisa ubezpieczeniowa. Bardzo Państwu dziękuję. Dużo głosów na Facebooku. Zapraszam na informacje Radio Tok FM. Krzysztof Woźniak. Do usłyszenia. Skołowani. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Widzę kulę. Nie, to piłka? Widzę bramkę. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Widzę 7 bramek, które otwierają naszej reprezentacji drogę do półfinału. Wielka akcja w MediaMarkt. Tylko do 5 czerwca. Lub zakupy za minimum 500 zł. A jeśli nasi wejdą do półfinału, całe swoje zakupy będziesz mieć za darmo. Na przykład kupując notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10 już za 1199 zł. MediaMarkt.pl. Tu zaczyna się Twoja historia. Przyjdź na dni otwarte crossoverów Nissana i zacznij nowy rozdział, wybierając Nissana Juke, Qashqai lub X-Trail w bogato wyposażonych wersjach N-Connecta. Nawigacja, system kamer... Także ten internet to jest, wiesz, ludzie będą uciekali od YouTube, głupie to jest strasznie. ...od 690 zł brutto miesięcznie. Dni otwarte crossoverów od 1 do 11 czerwca. Zapraszamy. Nissan. Innovation that excites. Zostań smokiem biznesu. Przyjedź na targi China Home Life Show i zobacz ofertę ponad 1000 najlepszych chińskich dostawców z wielu różnych branż. Po prostu zrób dobry interes. I nawet może być dwie sekundy jakiegoś czegoś, bo na przykład, o, nie martw się, to nie oznacza kłopotów, ani nie ma wpływu na opinię o Twoim koncie. W Twoim filmie wyświetlane są reklamy generujące przychód dla właściciela praw autorskich, albo właściciel praw autorskich otrzymał wygląd statystyki jego wyświetleń. Tytuł filmu, mowy 02316, utwór chroniony prawami autorskimi, Jaran Kolon Sik Kyrie, jakieś roszczenie zgłoszone przez Ultra Music, Music Merlin, Well Digital Limited. Wyświetl szczegóły, co dalej, roszczenia. Jeśli nie ma problemu, nie musisz nic robić. Nie ma potrzeby usuwania filmu. Istnieje procedura wznoszenia sprzeciwu, z której możesz skorzystać. Jeśli coś pójdzie właśnie... No, a ja sobie usunę. No, jakiś dziad, że straci 2 grosze, czy co, no to wiesz, roszczenia, a ja sobie usuwam takie filmy. 4 czerwca, minęła 10. Żydostwo, to jest... Oni nie wiedzieli, że tu się posunęła linia Mysia i że oni jako Żydzi bardzo dużo stracili w Polsce. Oni tego nie wiedzą jeszcze. Ale potem będzie za późno, bo jeżeli dziad żydowski kłóci się o grosz, no to więc wiesz, to tak niesmacznie wygląda.
Ja to sobie olewam, ale ja to sobie usunę w ogóle. Bo oni tu mówią, że nie martw się, że... W swoim kolejnym meczu na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Rio w dwóch... A ja się mam potrzebę martwić. Ale biało-czerwoni awans do Rio mają. A ja chcę się martwić. W Tokio o przepustkę olimpijską walczy 8 zespołów. Awansują 3 najlepsze i dodatkowo jedna drużyna z Azji. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka na razie nie zaostrzają strajku. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek w Instytucie poinformowała, że dla dobra pacjentów referendum w tej sprawie odłożyły do niedzieli. Wśród możliwych form zaostrzenia strajku pielęgniarki rozważały całkowite odejście od łóżek pacjentów lub złożenie wypowiedzeń. Tymczasem dyrektor Instytutu Małgorzata Syczewska ostrzega, strajk pielęgniarek może skutkować zamknięciem takie coś i to sprawdza. No to nie trzeba, to jest menedżer. ...szpitala wybudowanego za środki ze zbiórek społecznych, który leczy 200 tysięcy najciężej chorych dzieci z całego kraju i który wykonuje niektóre procedury jako jedyny w kraju. Protest pielęgniarek trwa od ponad tygodnia. Domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Rząd zapowiada budowę tanich mieszkań na wynajem. To główne założenie przedstawionego wczoraj programu Mieszkanie Plus. Starać się o takie mieszkania będą mogli ci, którym nie przysługuje prawo do lokalu komunalnego, ale jednocześnie nie stać ich na wynajęcie mieszkania czy zaciągnięcie kredytu na własne M. Budynki w ramach rządowego programu powstaną na gruntach Skarbu Państwa, co obniży koszt inwestycji. W założeniu mieszkania mają być tanie i dostępne dla osób o niskich i średnich zarobkach, mówi premier Beata Szydło. Zakładamy, że czynsz takiego wynajmu, takiego mieszkania to będzie od 10 do 20 zł za metr kwadratowy, ale ten wynajem będzie z możliwością dojścia do własności. Będzie to możliwe po 30 latach regularnego opłacania czynszu. Poza Narodowym Funduszem Mieszkaniowym rząd zapowiada utworzenie po 30 latach do regularnego, to człowiek dawno nogi wyciągnie. Kupno w nas własnego mieszkania lub domu albo na remont. Gromadzone na nich oszczędności mają być dziedziczenie, bo to będzie od państwa. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk liczy, że program Mieszkanie Plus zostanie przyjęty przez rząd w czwartym kwartale tego roku, a pierwsze inwestycje w jego ramach ruszą z początkiem 2018 roku. 27 lat temu odbyły się pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory. Komitet Obrony Demokracji uczci te rocznice manifestacjami i piknikami w całym kraju. W Warszawie w marszu pod hasłem Wszyscy dla wolności wezmą udział byli prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Wszystko po to, by podkreślić, że szacunek dla wolności to podstawa, mówi lider KOD-u Mateusz Kijowski. My musimy się nauczyć ją doceniać w sobie, budować wolność w sobie. Musimy żyć jako wolni ludzie, bo to, co się dzieje dookoła nas, jest oczywiście istotne, ale najważniejsze, żebyśmy my umieli żyć jak wolni ludzie i tak traktować innych dookoła się. Wtedy potrafimy lepiej współpracować. Wiemy, że współpraca polega na przekonywaniu, na rozmowie, na debacie, a nie na forsowaniu swoich idei, nie na zmuszaniu. Warszawski marsz ruszy o 16 z Placu Bankowego i przejdzie na Plac Konstytucji. Podobne manifestacje i pikniki odbędą się w kilkudziesięciu polskich miastach, m.in. w Gdańsku, Wrocławiu, Kielcach, Częstochowie czy Toruniu, ale także za granicą w Vancouver, Nowym Jorku, Brukseli i Berlinie. Także dziś mija 27 lat od krwawej pacyfikacji prodemokratycznych protestów na Placu Tiananmen w Pekinie. W związku z tą rocznicą chińska policja wzmocniła środki bezpieczeństwa wokół placu. Od czwartku zatrzymano też kilku obrońców praw człowieka próbujących upamiętnić tę rocznicę. Jak pisze agencja Associated Press, policja sprawdzała dokumenty i przeszukiwała bagaże każdej osobie chcącej wejść na plac. W nocy z 3 na 4 czerwca 1989 roku na Tiananmen chińskie władze krwawo stłumiły trwające od połowy kwietnia prodemokratyczne protesty. Trwający 7 godzin atak z użyciem czołgów i wozów pancernych zakończył się o świcie. Liczba ofiar dotąd pozostaje nieznana. W końcu czerwca 1989 roku ówczesny mer Pekinu przyznał, że zginęło 200 demonstrantów, w tym 36 studentów. Nieoficjalne szacunki mówią o 2000 zabitych. Paryż wciąż walczy z powodzią. Stan wody na Sekwonie przekroczył dziś rano 6 metrów. Z żywiołem walczą też mieszkańcy południowo-wschodnich przedmieść stolicy. Żyjemy z dnia na dzień. Na razie woda nie wdarła nam się do domu, ale rano zadzwonili sąsiedzi, że dostała się już do garażu, więc przyjechaliśmy tu jak najszybciej się dało ze sprzętem. Wszyscy się tu zebrali i udostępnili swoje łodzie. Po wodzie pochłonęło już co najmniej jedną ofiarę śmiertelną. Alarm powodziowy w Paryżu został ogłoszony w środę od ubiegłego weekendu. Z domów ewakuowano około 20 tysięcy ludzi. Dziennik Le Figaro napisał, że jeśli poziom Sekwany przekroczy 6,5 metra, prezydent Francji i cały personel Pałacu Elizejskiego zostanie ewakuowany na przedmieścia stolicy. Pogoda.
Po południu deszcz i burze możliwe miejscami na wschodzie, w pozostałych regionach przez cały dzień słonecznie, a na termometrach w Trójmieście i Białymstoku 23 stopnie, w Krakowie, Katowicach, Kielcach i Łodzi 25, w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Gorzowie i Toruniu 26, w Lublinie i Wrocławiu 27. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. W Radiu Tok FM. 10:07, Karolina Głowacka. Dzień dobry Państwu ponownie. W studio goście pani dr Joanna Wawrzyniak. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z pracowni pamięci społecznej Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jest z nami także pan profesor Piotr Osenka. Dzień dobry. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 4 czerwca, wiadomo. Natomiast na Facebooku zadaliśmy pytanie, czy dzisiaj jest święto, i liczymy na Państwa liczne odpowiedzi. Proszę także pisać na sobotamałpatok.fm, sobotamałpatok.fm, czy dzisiaj dla Państwa jest święto, jak Państwo wspominają tamten dzień, a może w ogóle nie zapisał się w Państwa pamięci w jakiś szczególny sposób. A zatem, czy dzisiaj jest święto, pani doktor? Ja myślę, że dla części osób jest święto, dla części osób nie ma święta. Widzę, co się dzieje. Czy ma być 4 czerwca, to można sobie zadać pytanie, czy 4 czerwca jest na przykład jakimś rytuałem. W związku z tym mamy tak cyklicznie ten rytuał obchodzić i kto w związku z tym bierze udział w tym rytuale, a kto z niego, kto nie chce, tak? Kto go bojkotuje. Więc no to pytanie, odpowiedź jak zwykle jest złożone. Panie profesorze, przepraszam. No, bo to jest, oczywiście, święto jest wtedy, kiedy się to święto obchodzi. Znaczy, jak gdyby to ludzie tworzą święto, nie sama okazja. No nie ma takiego rzeczywiście stałego zestawu jakichś wartości, czy jakichś ideologicznych haseł, które są przypisane na trwałe, tak jak do 3 maja, czy do 11 listopada. Nie, więc to nie jest taki kamień, jak gdyby milowy punkt w tym cyklu obchodów różnych świąt państwowych. Ale dlaczego? Czy to dlatego, że minęło 27 lat tylko? Czy to jest sprawa odległości historycznej, czy sprawa jednak kontrowersji przede wszystkim? No to chrztu Polski mamy dalej. tak, więc nie, to oczywiście to i do Konstytucji 3 maja też mamy dalej, do 11 listopada też dalej. No wydaje mi się oczywiście, że to jest dlatego, że elity się kłócą wokół, elity polityczne się kłócą wokół znaczenia tego święta. Po pierwsze dlatego, że gdyby 4 czerwca był obchodzony świętem państwowym, to cała chwała spływałaby, albo ogromna większość tej chwały spływałaby na tych, których nie lubi obecny obóz rządzący, najogólniej rzecz biorąc, bo to jednak te zasługi się nie podzieliły porówno. To znaczy to głównie środowisko byłej Unii Wolności budowało wówczas to, no według mnie, bezdyskusyjne zwycięstwo czerwcowe. I z tym oczywiście związane jest to, że środowiska, które później zwalczały, dzisiaj PiS, wcześniej Porozumienie Centrum, zwalczały Unię Wolności, no jak gdyby również były w kontrze do znaczenia 4 czerwca. Historia jest instrumentalizowana, prawda? Bitwa jest mało ważna, bo wygrali ją nasi przeciwnicy. No tak, ale pan jako historyk znakomicie operuje tymi wszystkimi, Unia Wolności, tamtego, inny kongres i tak dalej. Natomiast mam wrażenie, że jeśli chodzi o pamięć społeczną, to się zwrócę do pani doktor, to trochę nie ma większego znaczenia. W sensie, czy ktoś naprawdę pamięta, które środowisko bardziej wpłynęło w którymś momencie na to, co się działo konkretnie 4 czerwca? Czy słowem, czy fakty historyczne, szczególnie tak szczegółowe i takie niuanse różne, czy mają znaczenie w pamięci społecznej? Znaczy, no mają pewnie dla jakiejś grupy ludzi, natomiast to nie jest ta największa grupa ludzi, więc jeżeli patrzymy, znaczy to jest
ciekawie rzeczywiście spojrzeć na statystyki, a także na sondaże. No, rzeczywiście wybory czerwcowe to były wybory, w których, tutaj też Piotr może mnie poprawić, ale to były wybory, w których wzięła największa liczba Polaków, ponad 60%. W żadnych następnych wyborach nie wzięło udział tyle osób. Więc jakieś one były ważne, tak? Były ważne na ulicach, jednak na 40% nie były ważne. Tak? O tym też należy pamiętać. Więc dla części ludzi po prostu one się jakby nie wydarzyły, tak? W ich życiu czy w ich społecznościach lokalnych, bo inne sprawy były ważne. O tym należy pamiętać, a potem coraz mniej ludzi bierze w wyborach. Więc jeżeli weźmiemy je też jako taki rytuał przejścia udziału w społeczeństwie demokratycznym, no to dla części ludzi akt wzięcia udziału w wyborach nie jest taka partycypacja obywatelska. I to o trzeciej z groszami nad ranem przyszło roszczenie przez jakieś tam... A druga rzecz dużo szersza i pewnie o tym będziemy później rozmawiać więcej. No to jest... No tak, czwartego. A dzisiaj jest czwarty. Trzecia pięćdziesiąt ileś tam... Nad ranem. Miałyby być, tak, ten 4 czerwca. Czy tylko wygranej roszczenie, bo przecież jak tak, gdzieś coś się u kogoś pojawiło, to być może jeszcze i ktoś inny tam chciał ich oskubać, a być może z dużych pieniędzy, no nie wiadomo. Na stronę. I teraz jeżeli spojrzymy na sondaże, to Polacy jednak no nic nie zrobić, to tylko świadczy o tym, jak jest w świecie. Przecież ta Ewka powiedziała, że w Londynie, a tam Żydowstwo, uważa, że to okres reformacji przyniósł więcej korzyści niż to. Wcale nie umieszcza tych korzyści i strat koniecznie w sferze politycznej. A jak pan się czuje, panie profesorze, jako historyk, ten, który operuje faktami, które to fakty często nie mają żadnego znaczenia dla odbioru społecznego? Znaczy, no, to jest dla mnie w pewnym sensie oczywiste. Pogodził się, mnie to nie dziwi, ale to nie jest nic nowego. To, że prawda materialna jest zniekształcona w różnych interpretacjach. To jest taka dość oczywista konstatacja, zresztą tak naprawdę, czym są te fakty. Bo oczywiście mamy z jednej strony takie twarde właśnie fakty dotyczące tego, czy coś się zdarzyło, czy nie zdarzyło, czy ktoś gdzieś był, czy coś powiedział, ale jak gdyby charakter procesów społecznych to już nie jest fakt. To jest kwestia tak naprawdę płynnych interpretacji, czego kto chciał, jakie miał intencje. A intencje siedzą w głowach i one nigdy nie są widoczne, więc jeżeli mamy dwie wersje, w których jedna mówi, że to było wielkie zwycięstwo opozycji demokratycznej, a druga, że Siuchta się dogadała z UBK-ami, no to tak naprawdę... Ja jako historyk jestem tylko w stanie mówić, dobrze, odwołajmy się do źródeł, popatrzmy, która z tych wersji ma lepsze poparcie w twardych, zachowanych źródłach pisanych. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jedno jest fakt, a drugie nie jest fakt, bo to nie jest takie proste. Więc oczywiście, historia składa się z niej ogromnego morza faktów, które błyskawicznie po tym się, jak były tymi faktami się zacierają, trudno do nich dotrzeć, więc nie jestem tym specjalistą. Czasem wystarczy nawet tydzień, prawda? I się okazuje, że można nieco inaczej interpretować. Jest takie znane powiedzenie historyków, że fakty tańczą tak jak pytania grają, a w dyskursie politycznym fakty tańczą tak jak narracja, tak? Jak są włożone w narrację. Nawet jeżeli się zgodzimy co do prostych faktów, tak? Kiedy było Krągłowskie? Kto tam był, tak? Ile Polaków wzięło udział w wyborach czerwcowych, kto wygrał wybory czerwcowe, to możemy mieć zupełnie inne opowieści konkurencyjne, układające inaczej. Dla jednych to będzie zdrada, dla innych to będzie kompromis, tak? I coś wielkiego. W związku z tym ludzie się, mi się wydaje, że też historykom jest dosyć łatwo zgodzić się do poziomu faktów, natomiast poziom interpretacji pozostaje poza taką pracą archiwalną historii. Na naszym Facebooku pan Stanley pisze, pełne obalenie komuny nastąpiło pod koniec 2015 roku, po wygranych wyborach 4 RP nad 3 postkomuną, przy czym PO jest napisane z wielkiej litery i jeszcze później.